No, jesteś Julek. No, jestem. Rynki sprawdzone. Sprawdzone, Bartku. Czekała na Urbana, czyli rynkowy last minute. Bardzo mi czekała. Juliusz Urban. Kłaniamy się nisko w naszym kolejnym podcaście rynkowym i mamy nadzieję, że spędzą Państwo z nami miło te najbliższe. Minuty, a będzie jak zwykle się działo sporo, bo u nas zawsze ciekawostych rynkowych i nie tylko nie brakuje. Juliusz, tradycyjnie zaczniemy od tego, co się dzieje na krajowym podwórku. Ostatnio mieliśmy sporo dobrych informacji odnośnie krajowych punktów skupu i cen. Czy ten trend się utrzymał także w tym tygodniu? No tak. Powiedziałbym nawet, że został podkreślony jeszcze mocniej bo pojawia się optymizm cenowy w pszenicy, która podrożała w zakresie jakości konsumpcyjnej o 15 zł. średnio. Również paszówka podąża w tym trendzie, utrzymując jednakże relacje do pszenicy konsumpcyjnej o 100 zł. średnią cenę niższą. Konsumpcja jest średnio po 732 zł. Paszowa pszenica 633 średnio we wszystkich punktach skupu. Nie chcę drożeć pszenżyto i żyto, natomiast zaczął być poszukiwany jęczmień. Przypominacie sobie, w zeszłym tygodniu mówiłem o poszukiwaniu kukurydzy. To poszukiwanie toczy się dalej. Uczestnicy rynku zwracają uwagę, że głównym powodem tego jest. Szukanie towaru przez firmy, które wcześniej zawarły kontrakty i nie mając ich do końca pokrytych, teraz chcą dokupić szybko surowiec, stąd kukurydza kolejny już tydzień z rzędu drożeje i tym razem podrożała średnio o 11 zł i ta średnia wynosi w tej chwili 670 zł, ale są tacy, którzy są w stanie zapłacić nawet 760 zł za kukurydzę. Podrożał także średnio rzepak o 18 zł, powszechnie na bieżąco jest przez firmy handlowe kupowany o nawet po 1870 zł i te ceny są jeszcze wyższe w firmach przetwórczych, ale nie wszystkie z nich kupują na bieżąco. Dzięki za ten ekspresowy raport rynkowy, a my Państwu przypominamy, że więcej, dużo, dużo więcej Znajdziecie na portalu topagr.pl, zakład rynki, gdzie do zbóż, do rzepaku, e, znajdziecie komentarze, analizy Juliusza, jego autorskie, a także rynkowy room serwis pod Lady, gdzie rzeczy takich, których na pewno nie zobaczycie, nie przeczytacie, no i może nawet nie usłyszycie nigdzie indziej. A my wędrujemy do zasadniczej części naszego podcastu. Julek. E, ten tydzień był na MatiFie taki bardzo nietypowy, bo zarówno rzepak, jak i pszenica no, bardzo energetycznie się podniosły ceny w górę. Jak to się mówi, potocznie świeczki się nam zrobiły na tej giełdzie. Co było przyczyną takiego nagłego skoku i czym to się właściwie skończyło? No właśnie, świeczki to fajne sformułowanie, które rzeczywiście pojawia się w analizach wykresów giełdowych. Na szczęście te erupcje cen wydawały się jednodniowe, ale nie doprowadziły one do świeczek w oczach tych, którzy zapomnieli sprzedać w tym krótkim okresie. I tak rzepak w, zaraz na początku tygodnia podskoczył o 7,5 euro na majowym kontrakcie, a na sierpniowym nawet o 12 euro. Tyle, że e, te ceny e, później troszeczkę pospadały. Ale głównie na starym rzepaku, bo jak wchodziliśmy do studia, a nagrywamy ten podcast w czwartek 25 kwietnia, to majowy kontrakt był wyceniany po 440 euro, natomiast sierpniowy po 458, różnica dość znaczna. A tygodniowy wzrost można powiedzieć, że wynosi 15 euro, więc wzrost jest znaczny. No, do rzepakowych wzrostów kursów już się przyzwyczailiśmy, te dynamiczne zmiany są częste bo i figura 400 parę euro, czy tak jak teraz 450 jest no szczytną i łatwiej ją podwyższać o kilkanaście euro. Natomiast dużym zaskoczeniem był wzrost ceny pszenicy na Matifie. W poniedziałek pszenica stara, nazwijmy ją, a więc w kontraktach majowych, podskoczyła aż o 9 euro do 215,5 euro. A wrześniowa nieco słabiej, a więc nowe zbiory zostały wyceniane o 8 euro drożej, 223 euro, ale skończyło się to tym, że wrzesień jest dzisiaj wyceniany po 228 euro, a maj spadł do 208 ponownie, więc różnica znowu 20 euro pomiędzy starą a nową pszenicą. I teraz rzeczywiście analitycy zadają sobie zwykle takie pytanie: co się takiego wydarzyło? I w komentarzach rynkowych pojawia się wiele przyczyn. Między innymi fakt, że ujawniono zapasy pszenicy w Indiach. Indyjski rząd pokazał 7,5 miliona ton pszenicy na, na koniec tego sezonu, a, a Indie no, to jest taki duży producent i konsument pszenicy. Wystarczy zajrzeć na podsumowanie indyjskich, Zbiorów, no to mówimy tutaj o e, takich e, wolumenach jak 113 milionów ton. Tyle, że e, podobna jest e, konsumpcja w Indiach. E, więc takie 7-milionowe czy 7,5 miliona ton zapasów, no jest rzeczywiście e, wystarczające tylko na 3 tygodnie. E, ale to wydaje się nic nowego bo już USDA ponad tydzień temu pokazał nawet mniejsze zapasy w Indiach wynoszące 6,9 miliona ton. Więc to, że okay, zapasy są najniższe od 16 lat w Indiach, no to nie wydaje się do, impulsem do jednodniowego wystrzału. Z drugiej strony pojawiły się głosy o niepewności dotyczącej suszy w stanie Kansas w USA, i Amerykanie też mają pewną niepewność. Ale z kolei analitycy amerykańscy stwierdzają, że rynek fizyczny zupełnie tutaj nie troszczy się o, o jakieś poważne spadki zbiorów. Mieliśmy atak na port w w zakresie Wielkiej Odessy. E, przypomnę o portach Wielkiej Odessy. Rozmawialiśmy na e, wcześniejszym podcaście, więc jeżeli chcecie się zorientować, e, co to znaczy Wielka Odessa, to wróćcie jeszcze raz do nich. E, no, rzeczywiście, Rosjanie zniszczyli tam e, trochę zabudowania, ale znowu to nic nowego. Przecież mamy cały czas wojnę i te ataki są bezustanne. Jak sobie wpiszemy atak na, na port w Ukrainie, to zobaczymy tam wpisów więcej niż, niż my mamy flotyli. Na morzu, a właśnie jeżeli idziemy w kierunku tej flotyli, to trzeba powiedzieć, że przecież Ukraińcy zniszczyli już 25 statków pływających na powierzchni rosyjskich, a, a jeden podwodny, więc, więc bronią się doskonale i eksport ukraiński jest tylko jeden ton mniejszy niż obecnie, więc też znowu nie ma powodu bezpośredniego do, do wzrostu cen powódź w południowych Chinach w powiecie Guangdong gdzie zginęło 11 osób no okej okay, tylko tam takie zagęszczenie ja przepraszam że to trywializuje, ale tam takie zagęszczenie ludzi że 11 osób no, nie jest jakimś wielkim dramatem gdzie pewnie przez jeżdżące szybko tuktoki może być poszkodowanych zdecydowanie więcej ludzi a a o powodzi, która groziła Pekinowi, gdzie ewakuowano nie 100 tysięcy jak teraz, a 750 tysięcy ton ludzi. W tonach nie będziemy liczyć Chińczykom wagi, też miała rok temu. Więc no, nie widać jakby tej sfery, która miałaby znaleźć odbicie w tak dużych erupcjach cen. Tego nie widać także na podstawie mrozów europejskich, o których teraz wszyscy mówimy. Bardziej może z szkody widzą sadownicy widzi się je na winnicach, ale też i że rzepaczarze podsumowują marznące płatki rzepaku, który przedwcześnie zakwitł, czy niezbyt do końca wiążące się uszczyny. Tyle, że znowu rolnicy. Też mają takie powiedzenie, że rzepak to jest taka cholera, która czym gorzej wygląda, tym potrafi lepiej sypać. I tak naprawdę prawdziwą weryfikację tego, czy będziemy mieli dobre zbiory rzepaku, czy nie, to na to przyjdzie jeszcze czas. No więc, krótko mówiąc, yy, wniosek jest taki, że obecne wzrosty cen i te różnice między starym a nowym rzepakiem, starą a nową pszenicą, przynosi typowa gra giełdowa. Polegająca na podkręceniu tych wszystkich emocji, o których zdarzeń, tych, o których mówiłem przed chwilą, w celu ułatwienia wyprowadzenia kapitału inwestorom giełdowym, którzy tak naprawdę znudzili się dość długo płaskim rynkiem zbożowym i szukają innych korzyści. No, a maklerzy, żeby im ułatwić to wyjście no, z pełnym portfelem, a sobie z twarzą. W jakiś sposób te emocje podkręcili dość znacznie, i to nie do końca w momencie, kiedy te przyczyny faktycznie zaistniały. Także mamy kręcenie śruby przez maklerów. Na no, tym związana jest pewna anegdotka, bo, bo wiecie, no, maklerzy kręcą tym rynkiem, a my podlegamy jako fizyczni operatorzy tym cenom, jako adekwatnym do nich, później propozycjom przetwórców. I, i tak anegdotka zmierzając do sedna dotyczy właśnie analityka bankowego, i pada do niego pytanie: Słuchaj, no ale. Ty zarabiasz taką kasę w tej swojej instytucji finansowej za to, że analizujesz i zastanawiasz się, co będzie za chwilę z cenami na giełdach. No, a co będzie, jak się pomylisz? No rzeczywiście, no, tukę tutaj fajną kasę wiesz, i jak się pomylę, no to idę zarządowi tłumaczę, co się wydarzyło. Tak jak my przed chwilą tłumaczymy, tłumaczyliśmy, co się wydarzyło i dlaczego to jest odwrotnie niż ja myślałem. Jak wytłumaczę, to pracuję dalej. Jak nie, to idę pracować za jeszcze większą kasę do innego banku. Ale przenosząc to też na nasze rozmowy, które czasami mają miejsce, przecież jesteśmy prawie pokój w pokój, to, to pamiętasz, jak pytałeś mnie o to, w jaki sposób rozwiązać sytuację z towarem, który gdzieś tam był w Twojej rodzinie do sprzedaży. I, I podsumowałem to krótko, mówiąc Ci, oczywiście, co ja myślę, że no, generalnie ludzie słuchają analityków, wyciągają własne wnioski i z reguły robią odwrotnie, niż analitycy im zalecili. I tak się rodzą fortuny. I tak jest myślę w wielu obszarach. Bardzo w rozbudowany sposób nam to przedstawiłeś, ale mam nadzieję, że Państwo też na tym zyskali sporo, bo rzeczywiście to nie była garść, ale, ale powiedział, że wielkie wiadro informacji giełdowych, które teraz od Jurysia usłyszeliśmy. Ale wróćmy proszę z tych giełd na nasze krawe podwórko bo nowe żniwa już z zapasem, a ja bym chciał trochę otworzyć puszkę Pandory, nie ukrywam, bo rzucę hasło, które... które na temat którego pewnie sporo wiesz, a chodzi mi o... Elewar, okrewy elewar, bo my jesteśmy w takim momencie, że zastanawiamy się, kto będzie nowym szefem statku pod banderą Elewar i czy będzie miał w ogóle kto nim sterować, bo tutaj zdaje się spore zamieszanie. A zwa, znaczenie tego elewaru też się zmieniło w ostatnich latach, prawda? No tak, tak, to prawda. I to skojarzenie z puszką Pandory, to ja bym pociągnął, bo rzeczywiście otwarta jest lista. E, możliwych zgłoszeń do, do zarządu elewaru e, i ta puszka. No zobaczymy, czy wyjdą z niej dżownice, czy wylęgły się już z niej piękne motyle. E, ale e, mamy tak naprawdę firmę, która jest bardzo trudnym do sterowania obiektem. Ja bym to porównał z takim bardzo nieruchliwym statkiem, jak już mówiliśmy o, o morzu, bo ten statek tak naprawdę wydawałoby się, że powoli tonie. Jeżeli mówimy o tym, że straty w elewarze za rok 2022 i sezon 22 na 23 wynoszą 95 milionów złotych, a szacunek za obecny sezon jest minus 40 milionów złotych. No to po trosze trzeba być chyba szaleńcem, żeby podjąć się takiej misji ratowania tego statku. Ja nie wiem, czy nie lepiej by było zrobić tak, jak ten włoski kapitan kiedyś przy wybrzeżu, który pierwszy uciekł z tego statku. No dzisiaj mamy konkurs. Co ciekawe, ktoś tam wyśledził, że w wymaganiach tego konkursu nie ma jednego standardowego wymagania, które dotychczas się pojawiało, a więc niekaralności. No, to, to rzeczywiście, może, może trzeba kogoś, kto ma już doświadczenie w zdarzeniach nie do końca uprawnionych, żeby, żeby tym organizmem sterował. No pojawiają się pytania, czy stary prezes się pojawi, czy nowy. No w tej konsekwencji pojawia się też kandydatura. Pana prezesa, który dwukrotnie miał przyjemność sterować tym okrętem, w trochę lepszych czasach i wyniki też były korzystniejsze, zdecydowanie. Jak to sam podkreśla, nawet podkreśla i pracownicy to pamiętają, że raz nawet została wypłacona premia za wyniki, ale. Podsumowując, może się odbyć koronowanie elewaru, a więc powrót pana prezesa korony, ale mogą też wrócić stare cienie i tutaj będziemy mieli zaskoczenie gdzieś tam tym samym zarządem, który miał miejsce, nie wiem, przed kilkunastu laty. To, to zobaczymy. Natomiast ja żartując. I podsumowując te lata, kiedy Elewar miał dobre wyniki, to muszę powiedzieć, że wtedy ta spółka miała charakter biznesowy, ale jeden z moich znajomych mówi wprost. I to znajomy, który uczestniczy w żywym handlu, że wówczas śmiało mógł ustawiać w umowach kontraktów na, na, na przyszły sezon zapis formuły cenowej, cenę o 10 zł wyższą niż Elewar. Najbliższy oddział, bo na pewno na pewno nie tracił nigdy na takim zapisie. Więc no zobaczymy, kto, kto, kto będzie w, ogłoszonej, w ogłoszonych wynikach prezesem. Ja nie zazdroszczę i nie dziwię się trochę, że taka wypowiedź pana prezesa Korony brzmiała, że no trzeba ratować tą firmę. I trochę tak to zabrzmiało jak wypowiedź osławiona, wypowiedź Lecha Wałęsy: Nie chcę, ale muszę, bo, 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 bo no, obawy są, że, że niewielu chętnych będzie, a jeżeli to będą chętni, no to autoramentu lub wiedzy niewielkiej. Tak, ale tak jeszcze kończąc ten wątek, to ja sobie przypominam, że ideą też elewaru powołanie było to, żeby jednak jakiś wpływ na krajowy rynek był i żeby w choćby w sytuacjach krytycznych Elewar skupował ziarno od rolników, ale to się w ostatnich latach nie działo, ale choćby z takiej prostej ekonomicznej przyczyny, bo ceny oferowane przez Elewar w skupie, no, też nie powalały, to często były cenniejsze od, od, od konkurencji rynkowej, no i trudno było zmuszać rolników, żeby zawozili ziarno właśnie tam. Tak, chociaż ostatni rok trzeba przyznać, że, że zwłaszcza wskazywane często jako najniżej kupujące, czy najtaniej kupujące magazyny na wschodzie całkiem niezłe ceny oferowały. Byli tam w okolicy kupujący jeszcze taniej, których śmiało można by pokazywać. E ale być może właśnie dlatego te wyniki finansowe nie były tak dobre. No to, co podkreślałem już kiedyś na którymś z pierwszych naszych podcastów, no nie da się robić spółki prawa handlowego i jednocześnie osiągać wyniki populistyczne i regulujące rynek, a regulacja rynkowa no tylko w zakresie prawa dopuszczalnego w Unii może mieć miejsce, więc, więc rzeczywiście to nie będzie łatwe przedsięwzięcie. Ale życzymy. Zarządowi wszystkiego najlepszego i żeby tych statków pod banderą elewaru wypłynął nie tylko jeden, pierwszy w historii, ale i więcej. No i zobaczymy, czy będzie nowy, stary prezes, czy nowy, nowy. Czy może stary, stary. Zobaczymy. Ale Julek, jeżeli już przy konkursach jesteśmy i sporo o nich rozmawiamy, to wyjaw nam, czy ty przypadkiem w jakimś konkursie nie startujesz na prezesa. No, masz duże doświadczenie na rynku, właśnie bardzo duże w branży, no i nawet skończyłeś MBA. No tak. Z tym MBA to za chwilę, ale oczywiście muszę zacząć od dementi. Dementuję i nie, nie startuję obecnie w żadnym konkursie. Trochę odpowiem, czy pojadę Lindom, jak to mówią, tak? ale będę służył Rzeczypospolitej, wiernie Rzeczypospolitej do samego końca e, mojego albo jej. E, no więc e, e, przechodząc do, do, do tych MBA, bo, bo to też jest istotny element, bo to dotyczy... Nie tylko wspomnianego wcześniej elewaru, a przede wszystkim szerokiej rzeszy spółek państwowych, ale i agencji państwowych, i tam ludzi zarządzających, i samą centralą, i oddziałami, a w przypadku spółek również rad nadzorczych, bo, bo przecież mamy tutaj olbrzymią. Olbrzymą chryję dotyczącą Kolegium e, e, Tumanum, jak to nazwał e, Tomasz Olbratowski w jednym ze swoich e, felietonów, no ja powiem, że tutaj e, rysuje mi się obraz e, jednej z bardziej pożądanych obecnie rzeczy, a więc listy, kolejnej listy, ale takiej rzetelnej i prawdziwej, tych absolwentów e, krótkich e, kursów NBA, skróconych kursów, przyspieszonych NBA dla członków e, Którzy później byli w radach nadzorczych spółek państwowych, bo, bo wydaje mi się, że, że to powinno być ujawnione. Kolegium Humanum stworzono w 2018 roku, a więc do czasów już coraz bardziej skompromitowanej poprzedniej władzy, więc w dużej mierze to ludzie z tamtej grupy politycznej byli nobilitowani, a przecież nie mamy do czynienia tylko z centralą tejże uczelni w Warszawie, ale mamy i Poznań, i Katowice, i Szczecin, i Gdańsk, i Wrocław. No, ja muszę powiedzieć, że jestem szczęśliwym posiadaczem MBA zupełnie innej uczelni i to jest jeszcze z czasów, kiedy to były ważne studia i dwuletnie, gdzie, gdzie co drugi weekend, piątek, sobota, niedziela trzeba było dzielnie chodzić, zdawać egzaminy mimo pracy, mimo rodziny i trzeba było to znosić, a przecież pojawiały się też im egzaminy poprawkowe, to stres, bo, bo przecież nie zawsze człowiek dał radę przygotować. Z Tym bardziej uważam, że zniszczono prestiż studiów MBA, a chyba największy żal do, takich, do takiej degrengolady, tejże uczelni przede wszystkim mogą mieć studenci bo tej uczelni, bo, bo przecież tam cały czas ludzie studiują i co będą warte ich dyplomy, to ja szczerze mówiąc nie wiem, bo kiedyś wystarczyło, że posiadasz dyplom uczelni, a teraz będą szczerze wszyscy oglądać, czy przypadkiem nie ma ten dyplom cech uczelni właśnie pisanej przez CH, a więc Kolegium human. Ciekawe rzeczywiście sprawy. No, z tego co widzimy, akurat ta sprawa jest bardzo rozwojowa i pewnie więcej szczegółów się pojawi. Ale powiem szczerze, cieszy mnie to, że nigdzie nie startujesz, bo bardzo dobrze mi się z tobą rozmawia w tych naszych podcastach. No tak, a przy okazji mogliśmy trochę pogrilować, <laughs> tym razem pogrilować absolwentów e, niepublicznej szkoły, e, a, a przez grill majowy już przed nami. Ja myślę, że to grillowanie w sensie moralnym i prawnym powinno nastąpić i to czym prędzej, więc no, e, bardzo chętnie przeczytałbym tą listę. No i mamy kolejny odcinek noweli o dopłatach. Bartek, ta nowela mogłaby się zakończyć takim odcinkiem pod tytułem Czy minister w końcu wypłaci? E, miały być konsultacje branżowe, niewielkie korekty i ostateczne postanowienia. A co teraz mamy? E, bardzo bym chciał, żeby dzisiaj już był epilog do tej historii. Natomiast nie wiemy, czy się na to zanosi. Jak wspomniałem wcześniej, nagrywamy nasz podcast w czwartek 25 kwietnia. I będziemy go emitować w piątek, 26 kwietnia. I właśnie w tym momencie, kiedy rozmawiamy, miała być konferencja prasowa szefa kancelarii premiera Jana Grabca z ministrem rolnictwa Czesławem Siekierskim, na której panowie mieli ogłosić e, informacje na temat dopłat do zbóż. E, teraz już wiemy sprzed chwili, że ta konferencja jest przesunięta na 15, a wyznamy już takie. Przykłady, kiedy konferencje były zapowiedziane, potem odwoływane albo przesuwane i w końcu się nie odbywały. A wiemy też, że dzisiaj się miał zakończyć proces legislacyjny tego rozporządzenia Rady Ministrów, które wprowadza między międzymi dopłaty do zbóż, bo przypomnijmy, że tam nie tylko o dopłaty do zbóż chodzi, ale o różne inne formy wsparcia dla rolników, które Arim ma wypłacać. I na razie wiemy, że miał się proces zakończyć. Wiemy też, na co skarżyli się rolnicy, między innymi Izby Rolnicze, że ten projekt do konsult bez konsultacji został skierowany od razu do Komitetu Stałego Rady Ministrów, więc Izby znając ten projekt z RCL napisały swoje uwagi. Do tego projektu między innymi to, że nie zgadzają się na to, żeby ten termin sprzedaży zbóż objęty dopłatami, czyli przypomnijmy 1 stycznia 31 maja tego roku był tym jedynym, tylko chciały rozszerzenia tego terminu do sierpnia 2023 roku, czy właściwie od żniw do teraz, a także, żeby w objętym dopłatami był nie tylko zboża, ale także gryka, rzepak i nawet kukurydza. Trudno się jednak spodziewać, chociaż nie znamy tego finalnego, finalnego finalnej treści projektu rozporządzenia, trudno się spodziewać, żeby te zmiany zaszły, bo one mają konsekwencje finansowe. Jak wiemy rozciągnięcie zarówno terminu sprzedaży pszenicy, żyta, pszenżyta, jęczmienia mieszanek zbożowych o, o, właśnie do żniw, jak i dołożenie do tej grupy Roślin objętych wsparciem, także rzepaku, gryki i kukurydzy, no, skutkowałoby przesunięciem o wiele wyższych środków niż te, o których wspominał premier Tusk, a mówił o kwocie między 1,5 a 2 miliardy złotych. W związku z tym trudno się spodziewać, żeby te zmiany zostały uwzględnione. I bardziej to pójdzie w kierunku utrzymania tego projektu rozporządzenia w kształcie, o którym mówiliśmy tydzień temu w podcaście. Tych z Państwa, którzy nie, nie słuchali tego podcastu, odsyłamy do niego podcast numer 8, gdzie te szczegółowe warunki przyznawania dopłat do zbóż z projektu Państwu prezentowaliśmy. Ale wiesz co, przerwę ci, przepraszam, bo wtedy w tych warunkach wymieniałeś na koniec, że jest taki współczynnik redukcyjny, który właśnie zmierzał do uchwycenia tego budżetu na całość dopłat. I teraz wyobrażam sobie, że gdyby rzeczywiście powiększono pulę zbóż, które podlegają dopłatom i współczynnik został utrzymany tylko przeliczony odpowiednio do, dopasowany do, 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 do formy budżetu, a więc jeżeli przekraczamy ten budżet o ileś to, to redukujemy dopłaty, to wtedy mogło to być nieco bardziej sprawiedliwe. Być może wyszłoby po 5 zł od tony ta dopłata. A może po, po, po 50, tego nie wiemy, ale mogłoby to być bardziej sprawiedliwe wiesz co, to tu się trochę chyba nie zgodzę, bo jeżeli tak miało być to dlaczego w postulatach rolniczych od początku się ten rzepak, gryka i kukurydza nie pojawiły? Bo to w, w, wtedy miałoby to uzasadnienie, skoro wnioskowaliśmy o całą grupę, a wyjęliście z tego tylko kilka. No to jest to trochę nie fair w sytuacji Ale kiedy może kiedy dlatego, mówię... przepraszam, może dlatego, że te, tych postulatów na karcie było tyle, że się już nie zmieściły. No, może i było tyle, tego nie dojdziemy, natomiast rozmowa była o zbożach, więc te zboże zostały zaproponowane. I oczywiście współczynnik korygujący jest i będzie obowiązywał, bo to jest oczywiście do czasu złożenia wniosków w RIM, a przypomnijmy, że zgodnie z, z, roz, z projektem rozporządzenia jeszcze ten termin ma upłynąć 5 czerwca, czyli do 5 czerwca spłyną wnioski, wtedy będzie przeliczone, ile tych wniosków spłynęło. Ilu hektarów dotyczy i jaką dopłatę finalnie rolnik, który sprzedał zboża? Będzie mógł dostać. Natomiast należy się spodziewać z racji tego, że ten budżet jest ograniczony, że ten współczynnik korujący już teraz będzie zastosowany, bo możemy tak mniej więcej szacować, że to się wydarzy. Aczkolwiek, gdyby był ten termin wydłużony czy rozszerzona grupa, no to rzeczywiście to mogło być nie w przypadku tych zbóż sprzedanych w pierwszym terminie 1080 hektara, tylko może 108 zł, tak? Albo w drugim terminie. W przypadku pszenicy nie 1600, ponad, tylko 160 zł, tak, a może 150. Tego nie wiemy. Natomiast no, trudno jest doskonale wiesz, stworzyć coś, co będzie sprawiedliwe dla wszystkich i bez poczucia krzywdy. Ale tutaj myślę, że nie tylko chodzi o, o jakieś mani sprawiedliwości. Chodzi o to, że była potrzeba, postula została w jakiś sposób zrealizowana i to być może dla rolników być trudne w odbiorze, bo po tej fali różnych wniosków o dopłaty, które mieliśmy w zeszłym roku, przypomnijmy, że no, tych naborów o dofinansowania różne wojenne, kryzysowe i inne było naprawdę sporo i rzeczywiście no, strumień pieniędzy trafił do gospodarstw rolnych. Inna sprawa, że to było na podratowanie budżetów, a nie jakaś nadwyżka, ale no, te pieniądze były. To teraz każda pomoc... Jeżeli będzie skromniejsza i, 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 od tej, która była, no to będzie poddana krytyce z każdej strony. Tu jednak poczekajmy z ostatecznymi osądami, aż premier Tusk podpisze to rozporządzenie. Czy je podpisze dzisiaj, to się dowiemy pewnie już po nagraniu tego naszego podcastu. Aczkolwiek cokolwiek się nie wydarzy, to zachęcam państwa, żebyście śledzili topagr.pl, bo tam na bieżąco piszemy o tym, co się. Dzieje w naszej branży. No właśnie, zachęcamy do odwiedzin na naszej stronie internetowej. Tam będzie na, web, na pewno na bieżąco przekazana informacja. Ja tylko jeszcze chciałbym a propos tych. Dopłat stwierdzić i poinformować, co się dzieje w tej chwili na rynku. Otóż, w związku z tą magiczną datą marcową, która zmienia dopłatę z 200 na 300 zł, przeliczając to na tonę, oczywiście, funkcja ta wynika z hektarów, no to już słyszymy. O gospodarstwach, które przychodzą do punktów skupu i wnioskują o skorygowanie wcześniejszych faktur sprzedaży na termin ten, który upoważni do wyższej dopłaty. No czyli widać, że także kreatywność w tym zakresie też się pojawia. I my tym samym wyczerpaliśmy pulę tematów na dzisiaj. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za uwagę i odsyłamy Państwa do naszych poprzednich. Podcastów znajdziecie zarówno na topagr.pl, jak i na Spotify. Tam można wszystkie odcinki naszego podcastu rynkowego odsłuchać. A za dzisiaj dziękujemy. Bartłomiej Czekała. Juliusz Urban. Dziękujemy bardzo. Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia. Czekała na Urbana, czyli rynkowy last minute.